tym... Orzędzie na uchodźstwie to... teraz to powiedzieć. Tak. Więc mamy taką sytuację, że w Polsce po ucieczce ewakuacji rządu po napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku rząd polski opuścił terytorium Rzeczpospolitej i od tego momentu nazywamy ten rząd rządem na uchodźstwie. Jak to się działo, że znalazł się ten rząd w Londynie, w tej chwili nie chcę mówić. Chcę natomiast zwrócić Państwa uwagę, że doszło do podziału w Londynie już po wojnie ze względu na zbrodnie, no, zamordowanie generała Władysława Sikorskiego pod Gibraltarem w 1943, w którym było to strategicznie bardzo ważny punkt, bo druga wojna kończyła się. Było już tylko kwestią czasu upadek III Rzeszy Niemieckiej i nieobecność głównego dowodzącego generała Sikorskiego w pierwszej, najważniejszej konferencji w Teheranie aliantów spowodowało tak, już podział Polski, bo ustalano granice, ustalano warunki i Ale on zginął przed Teheranem czy po? Churchill miał wobec Sikorskiego bardzo duże zobowiązania, no których już nie miał wobec innych generałów. Ale nie tylko, bo Roosevelt tak samo. Właśnie. No i Stalin tak samo. Także zamordowanie generała Władysława Sikorskiego było na pewno w interesie... Przed konferencją w Teheranie zamordowano generała Sikorskiego. To było jak pod Smoleńskiem. Wszyscy na tym skorzystali z wyjątkiem Polski oczywiście. Więc ci, co korzystają, są podejrzani do prawa dziecka. Dziękuję za takie zrozumienie, bo to nie tylko Sowietom na tym zależało. Zresztą tak się złożyło, że w dniu śmierci Sikorskiego w Gibraltarze były wywiady wszystkich państw. Izrael, Rosji, Anglii, wszystkich były. No więc tak, podejrzewanie ale... nie ma podstaw... Są dokumenty, gdzie się pokazuje chętnie tych sowieckich tam właśnie. I się tak sugeruje, że to... A pozostali mieli... Tak jak się przypisało Katyń, prawda, nie? Bo to wydarzenie skutkuje bezpośrednio na konferencję w Teheranie, w której Polska już nie była reprezentowana, jak również na akt kapitulacji w Berlinie, który był przez 3 dni 7, 8 i 9 maja 1945 roku podpisywany i tam także nie było już polskiego głównodowodzącego. No i w Poczdamie później, czyli tam i w Poczdamie. Poczdamie. I jeszcze porządek poczdamski nie jest traktatem pokojowym. Mamy w tej chwili w 2015 roku, 70 lat po zakończeniu działań, po bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, sytuację, że nie ma traktatu pokojowego, czyli de facto Polska jest w stanie wojny z Niemcami. Ale nie z Rosją, nie z Rosją, tylko z Niemcami. Ale z Rosją też. Dlatego, że Rosja była aliantem. Ale Rosja nam wypowiedziała 17 wojny i to dzisiaj nie ma podatku. Ale to jeszcze brał w tym udział generał Sikorski i generał Anders. Pojechali do Stalina i zgodzili się na to, na formowanie wojsk na terenie Sowietów i zgodzili się na tą, że jednak Rosja będzie ale naszym aliantem. Pokojowy jeszcze. Nie był to było dołączenie, czy akceptacja Rosji jako alianta. Tak, ale musieli to zrobić. Musieli, to co się działo na terenie, no tak, to co Niemcy robili na terenie Polski, to się może wielu ludziom nie podobać, że niestety bez Rosji sowieckiej Polski by już nie było na mapie świata, bo taki miał Hitler zamiar i ten zamiar niestety dalej jest kontynuowany. Pamiętacie Monte Cassino i dlaczego nasi tam byli?
Tak, za Monte Cassino, za wypowiedzenie posłuszeństwa generał Sikorski chciał sądu wojennego, a wiemy, w czasie wojny sąd wojenny to nie przelewki, bo skończyłoby się to karą śmierci dla generała Andersa. A widzimy, jak się obnoszą z córką Andersa, Andersowi stawiają pomniki. Imię Andersa jest w różnych miejscach i jest, szkoły są i chorągwie, chówce harcerskie i tak dalej, a równocześnie z generałem Sikorskim zginęła jego córka i nawet Rzeczpospolita nie interesuje, co się z tą córką stało. Nie wiadomo wszystkim. No więc właśnie.